się w tamtym roku, być może i w tym roku, już nie pamiętam, poruszaliśmy temat powstania ubojni w pana gminie. Jak ta sprawa, jak ciągnie się ta sprawa dalej, jak wygląda sytuacja? Pamiętamy, że mieszkańcy mówili wyraźnie nie dla tego, dla tego podmiotu. Rzeczywiście temat ubojni drobiu póki co nie jest jeszcze tematem zamkniętym, jeżeli chodzi o działania inwestora. Natomiast tu nie zmienia się nastawienie samorządu, popartego, no, tak jak pan Tomasz tutaj przypomniał, zresztą był obecny na rozprawie administracyjnej, popartego sprzeciwem mieszkańców. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości i to, co mówiłem, podtrzymuję, że takowa inwestycja w tym miejscu, które zostało wskazane, jest szkodliwa dla gminy Padew, szkodliwa dla mieszkańców i dla środowiska. Nie ma żadnych wątpliwości. W związku z powyższym nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o nastawienie samorządu, myślę, że całego, mimo zmian, co do tego typu inwestycji w takich miejscach, jako że miało to być jedna z największych ubojni na Podkarpaciu, drobiu. No nie oszukujmy się, w sposób bardzo negatywny oddziaływałoby to na środowisko. No i powiem więcej. Nie po to inwestujemy w kolejne tereny w samej Padwi, nie tylko uzbrajamy w sieci kanalizacyjne, tworzymy nowe osiedla mieszkaniowe, żeby tego typu inwestycje no, odstraszały potencjalnych przyszłych mieszkańców gminy Padew, którzy chcieliby tutaj zacząć mieszkać. W związku z powyższym no, dość jasna jest odpowiedź i tutaj się nic nie zmienia. Czy inwestor zamierza się odwołać od tej decyzji? Tego nie wiem. To już jest decyzja po stronie inwestora. W dawnym przedszkolu, ono miało ponad 90 lat, więc tutaj trochę rejestry konserwatora zabytków obejmowały tenże budynek starego przedszkola. Tu gwoli ciekawostki. Syn wójta Konrada z czasów II wojny światowej tam się urodził. Będąc tu po wojnie, przypominał sobie. Akurat wójt Konrad był wójtem w czasie okupacji, a przed wojną był nauczycielem. I akurat wspomnienia o niemieckich padwianach są dość pozytywne. Tu nie było jakby takich sytuacji, gdzie byliby prześladowani mieszkańcy Padwi, a wręcz pan wójt jakby ostrzegał czasami o łapankach. No, było jakieś wsparcie, jakaś tam utożsamianie się z tymi mieszkańcami Padwi. I wrócę do tegoż przedszkola. No, jego stan ulegał no, degradacji i właściwie było pytanie, co z tym obiektem zrobić. Z jednej strony gdzieś tam w centrum Padwi, z drugiej strony no, pytanie, jak wykorzystać, zagospodarować ten obiekt. No i tu muszę przyznać, że po konsultacji i spotkaniu z panią poseł Wróblewską udało się nam złożyć skutecznie wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymać dofinansowanie na rewitalizację tego obiektu. Oczywiście z zaznaczeniem na klub Senior Vigor, a jako że mamy ponad 100-osobowe w tej chwili koło emerytów i rencistów w Padwi, dość takie spore i dość aktywne, spotykające się właściwie co tydzień w obiektach podnajmowanych obok Poczty Polskiej. To było już za małe to pomieszczenie dla nich, nie mogli jakby rozwinąć swoich pomysłów, koncepcji, wykorzystania czasu wolnego. Więc myślę, że to miejsce się świetnie wpisze i będą mogli dobrze zarządzać tymi obiektami i spotykać się i kolejne pomysły tutaj wnosić. Oprócz tego również ze względu na to, że Gminny Ośrodek Kultury tych zajęć jednak uruchamia coraz więcej, kilkaset dzieciaków, ponad 300 tygodniowo uczestniczy w zajęciach różnego rodzaju, tańce, różne tańce, tańce towarzyskie, tańce street style i wiele innych zajęć. Tutaj ściąga pan dyrektor świetnych fachowców i z Mielca, i nie tylko z Mielca, z Tarnobrzega. I myślę, że po prostu te godziny popołudniowe już nie wystarczały, a jeszcze są oprócz tego kabarety, są chóry, są kółka plastyczne, malarskie, fotograficzne itd., itd. Więc jakby zaczynało być coraz gęściej i te godziny zajęć nakładały się na siebie. W związku z powyższym część zajęć zostanie przesunięta do tego obiektu. Myślę, że tam będzie po pierwsze bezpiecznie, a po drugie te warunki, które są stworzone, no, to jest naprawdę XXI wiek. W związku z powyższym
no ten obiekt zostanie uruchomiony, myślę, że w ciągu, w tym momencie są odbiory wszystkie zrobione, myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch zostanie już formalnie uruchomiony. Mm-hmm. Panie Wójcie, Paderewska, oczyszczalnia ścieków, jaki etap? Etap końcowy, odbiory za dosłownie kilka dni, uruchomienie z zasadami drugiej oczyszczalni, jakby przeróbka taka próbna, panele, wszystko już jest zamontowane i tutaj to w ramach tych podwyżek energii patrzymy na to ze spokojem, ponieważ opanelowaliśmy cały obiekt, suszarnia osadów również. Także rozliczenie do końca grudnia 2018 roku, zamknięcie inwestycji, no i bezpieczeństwo dla gminy Padew. Mhm. Panie Wójcie, remont strażnicy OSP i chyba już jest nowy przetarg rozstrzygnięty. Tak, tak. Remont, no to tutaj planowaliśmy i rzeczywiście środki pozyskane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej są w tej chwili realizowane. Także remont, wymiana trzech bram na bramy automatyczne, przy okazji podremontowane, bo przy wymianie zawsze pewne elementy elektryczne wyjdą, ponieważ to ma być automat. Natomiast to jest około ponad 50 tysięcy koszt. A oprócz tego rzeczywiście przetarg na samochód średni, ten, na który czekaliśmy, nowy, po raz pierwszy tego typu samochód w gminie Padew o wartości 900 tysięcy został rozstrzygnięty i do, o ile pamięć mi nie zawodzi, 15 albo 14 grudnia będzie już na miejscu, czyli w Padwi. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa, ale też podniesienie możliwości reagowania i docierania do miejsc, gdzie ewentualnie mogłoby dojść do różnego rodzaju zagrożeń, czy to pożarowych, czy powodziowych, dzięki samochodowi z napędem na 4, super wyposażonemu. Myślę, że co najmniej dekadę mamy spokoju, jeżeli chodzi o tego typu samochody na terenie naszej gminy. A co poza tym? No poza tym tenże samochód może dociągnąć ten nasz duży agregat pompowy, który również mamy przeszkupiony, żeby ewentualnie przeciwdziałać podtopieniom lokalnym. Także no, zgodnie z planem wszystko jest realizowane, przetargi są podpisane. No i myślę, że będziemy mieli co świętować na koniec roku 2018. Gmina Padew także otrzyma dofinansowanie na remont dróg transportu rolnego? Już otrzymaliśmy. Tak, z FOGR-u, czyli Funduszu Gruntów Rolnych. To są drogi w sołectwie Wojków, czyli zamykanie, scalanie, które miało miejsce 15 lat temu. Tam nam zostało chyba do wykonania 5 dróg. Te najdłuższe zostały wykonane przez ostatnie 4 lata, od 2000 dokładnie 14 roku zaczęliśmy te drogi, które nie były zrobione w żadnym dosłownie metrze, krok po kroku czy rok po roku realizować ze środków fogrowskich. Prawie 1 000 000 złotych zostało wpompowane w te inwestycje, natomiast domykamy i zostanie na przyszły rok chyba 3 krótkie odcinki drogowe i scalenie w Wojkowie zostanie zamknięte w 100%, jeśli chodzi o nowe drogi. Poza tym rozpoczęliśmy w tym roku również drogi w sołectwie Padew i w sołectwie Przykop. Pierwszy etap w sołectwie Padew i pierwszy etap w sołectwie Przykop, dwóch odcinków drogowych, które mają poprawić z jednej strony w Padwi zagospodarowanie tak zwanego osiedla zielonego, tam gdzie dozbroiliśmy kanalizacyjnie tereny, które się znajdują i tutaj mieszkańcy dzięki temu, że ta droga będzie wykonana, zyskają możliwość wyjazdu bezpiecznego z tego osiedla. Z drugiej strony w sołectwie Przykop to jest droga tak zwana niciecka, czyli docieralność do wałów i w sytuacji powodziowej bezpieczeństwo dotarcia do śluz i przepustów, natomiast również możliwość docierania w dobrych warunkach przez rolników do pól. I ostatni temat. Bezpieczeństwo cały czas wzrasta w Pana gminie. Kolejne oświetlenia ulic. To tak jak mówiliśmy, co roku staramy się co najmniej wykonać za te 50 tysięcy dokumentację i kolejne ulice doświetlać, zwłaszcza ulice zamieszkałe lub ewentualnie miejsca niebezpieczne, zakręty dróg i tak dalej. I rok po roku te zadania są realizowane. W związku z powyższym, no to kolejne zadania, tu akurat w sesji Padew, ale również w sesji piechoty, w sesji Przykop, więc jakby tu w kilku miejscach, przy rozjazdach dróg, przy skrzyżowaniach, przy przystankach, to wszystko się uzupełnia.
No i cóż, mam nadzieję, że przyszły rok będzie już tym takim rokiem, kiedy zamkniemy większość inwestycji doświetleniowych i będziemy mogli wejść ten etap wyższy, czyli wymiany całości lamp na oświetlenie LED-owe i wtedy już rzeczywiście mamy takie zamiary, żeby przedłużyć na całą noc świecenie. Na chwilę obecną jest rzeczywiście też realizowany pilotaż na terenie naszej gminy i w centrum Padwi są wymienione lampy, tutaj dziękuję za współpracę z PGE, lampy na LED-owe, polski producent. Mamy nadzieję, że ten rok, czyli zima, wiosna, jesień, one się sprawdzą, nie będą ulegały awaryjności dłużej. Jeśli to wszystko zadziała, no to chcemy od tego producenta wspólnie z PGE wymienić w całej gminie wszystkie lampy oświetleniowe na LED-owe. Mhm, czyli w tej chwili te kolejne oświetlenie, które powstaje, jest na zasadzie lamp tych sodowych. Już LED-owe. Już LED-owe dajemy. Tak, to dajemy LED-owe.